Halo, halo, kolejny epizod i kolejna szansa na coś większego i lepszego tak naprawdę w tej karierze, a mianowicie chodzi o stajnie. Zobaczymy. No, a my już mamy to przegadane. Chodzi generalnie o to, że stajnia. Dobra, już. No. AVP Randy Orton, wiemy o co chodzi. Faction Forming, lecimy z tym. Tak, chcę w to wejść, nie ma opcji innej. To może być ciekawe, w końcu coś tutaj takiego, no, konkretniejszego. Budowanie stajni może wypaść fajnie. Jeżeli miałaby być to stajnia z MVP i z Ortonem, no to skład ciekawy. Trochę taki nieoczywisty, no ale zobaczymy. No właśnie, do której stajni dołączyć? Czy do stajni MVP, czy do stajni Randy'ego Ortona? No ja bym raczej wolał Randy'ego Ortona, chociaż MVP też wydaje się ciekawy. On byłby menadżerem, a tutaj z Randallem. No nie, no, spróbujemy z Randallem mimo wszystko chyba. No. Especially since you might be hearing some big promises from guys like MVP. But let's cut to the chase. What has he really accomplished? Aha. A lot, actually. He's been a success both inside the ring and outside guiding the Hurt business. Sounds like MVP's gotten to you already. But I know he's a big talker, which is about all he can do these days. Unlike me. So, why are you getting involved with all this faction stuff? I enjoyed what I had in RK-Bro, and it got me thinking about my start in WWE, when I was a part of one of the greatest factions of all time, Evolution. Mm-hmm. I want to add to my legacy by building an even better version. Okay. Interesting. I'll be the veteran leader, the Triple H type. And I see the Lock and the Phenom role that I held. You're not the guy yet, but with my help, you will be. I seem to recall that you and Evolution didn't end on the best terms. You don't need to worry about that. With me in charge, it will be different. And when the time's right, I'll pass the torch to you and you'll become world champion, just like I did. When will that be? I can't make any promises. Ultimately, it's up to you. Balls. Zobaczmy, co jeszcze MVP ma. Co MVP ma do powiedzenia? Czym może nas przekonać? Mr. MVP. Słucham pana, no bo tutaj jednak Orton ma poważne argumenty, nie? Intercontinental Champion, The Lock. It's a pleasure, man. Okay. I've enjoyed watching you tear it up so far on Raw. And they weren't wrong with all that hype, which is why I wanted to talk to you. I'm relaunching the Hurt. The last version had issues. Mm-hmm. I couldn't keep track from one week to the next if you were together, broken up, or who was even in the group. You're not wrong, which is why I am going to do it right this time. And that starts with you. I mean, look at what I did for Bobby Lashley. I helped elevate him to become WWE champion. And I can do the same thing for you, but faster. Since, let's be honest, Bobby was a bit of a rehabilitation project, but you, you're ready for prime time. Okay. So, who else do you have in mind for the group? I'm reviewing a lot of top candidates, but don't worry about that. No matter who else joins, The Lock is going to be the guy, the focus of the group. Every decision the Hurt business makes will be to further your individual success first. That all sounds good. Assuming you're not just saying all this to get me on board. I'm not. Trust me. I see big things in you. So what do you think? You ready to make the best decision? Nie, no mimo wszystko postawię na tutaj ekipę z Randallem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak, dawaj. I'm ready to be a part of Evolution. Evolution. Good. You made the right call. I'm extremely confident in your abilities,
but I want to give you a crash course in doing things the evolution way. Meet me at the performance center tomorrow. Dobrze, będzie trening? Będziemy trenować wspólne wejście na przykład? Czy... Znaczy, nie chciałbym tak naprawdę, żeby tutaj Matt Riddle był w tej stajni, liczę na kogoś ciekawszego, no ale... Zobaczymy, jaka będzie decyzja. Adrian Williams. Okej. Okay. Udało mi się wykonać to, co chciał. Oho. Any idea who this could be? I'm not sure. As far as I know, all the VIPs are already here. Zobaczmy. O kurde. What's this all about? We've seen these two. A i ten ziomek. No dobrze. We heard the rumors surrounding Randy Orton. This must be the debut of his newly reformed Evolution. I Randall. Led by Orton, Evolutionists here on Raw. And they look ready to dominate. I'm having flashbacks to 20 years ago. To może być ciekawe. No z tym gościem poszło bez problemu, także tutaj możemy spokojnie przejść. Do funkcjonowania Evolution. Jest Evolution. Evolution. No zobaczymy. Zobaczymy, jakie storki będą tutaj. Mam nadzieję, że potężne. Że będzie pełna dominacja. Taki jest plan. Przynajmniej taki jest plan. I że ten rozpad nie przyjdzie jakoś tak super szybko, nie? Pogadajmy z ekipą. We put the locker room on notice, but now I want to show the entire WWE universe that we run things here on Raw. When I was in the original Evolution, we did that by holding multiple championships. So we are going to do the same thing. O tak, tak. I thought you said I needed to wait my turn to go after the WWE Championship. You do. I've used my pull to get us a match for the Street Profits Raw Tag Team Championship. We can beat the Street Profits, no problem. I like your confidence, but it's not just the Street Profits. It's a triple threat match with them and the team of Carmelo Hayes and Omos from MVP's relaunched Hurt Business. Apparently everyone's doing reboots these days. Yeah, but ours is better. I've decided you two will represent Evolution. I want those tag titles. Don't let me down. Don't worry. After this match, uwielbiam. We're building two championships. We got this. Tak teamowe starcie. Uwielbiam w tym trybie. No dobrze. To co? Spróbujemy z wejściem Evolution coś podziałać. Mam nadzieję, że tutaj, kurde, damy radę i nie będzie hardkoru, a może być hardkor, bo w triple tag team meczu może być niestety hardkor. No zobaczymy. Dobra, panie, gdzie to wejście ekipy Evolution, bo na razie cicho, na razie głucho. I nie wiem, to już na Raw teraz będziemy walczyć o mistrzowskie tytuły, czy po prostu gra jeszcze nie ogarnęła? Jest całkiem możliwe, że gra nie ogarnęła. O, uwaga, jest wejście. Jest Evolution, ale jest muzyka... nie Evolution. No trudno, może tak być. No to reszta wejściówek jest znana. Omos to mnie trochę akurat martwi. O Jezus! To jest Tornado? Carmelo Hayes. No spróbuję. Spróbuję pójść tutaj typowo na niego. Jeżeli to będzie typowo storyline'owe jakieś. Storyline'owy pojedynek w sensie. No to mamy szansę tutaj jakoś gładko przez to wszystko przejść. Bo szum póki co jest niesamowity, nie? Dobra, spróbuję tego Hayesa dojechać. Na razie jest ciśnięty. Nie sądziłem, że Omos się
tutaj przypieprzy do mnie. O, shit. Ała. Ale nie jestem stąd. To cieszy. Dawaj go tam. Dobra. Hit finisher. O kurde, tam się dzieje grubo, wam powiem. Żebym puścił finishera, to muszę mieć finishera. No tu jest... Tu jest grubo, generalnie teraz. Ale próbuję go tutaj niszczyć. Robię co mogę. Czemu akurat na hejsie? Tego nie wiem. Czemu akurat na nim? Nie, 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 młody, nie, nie, nie. Aj, kontra, niestety. Dobra. Mam cię. Mogę go jeszcze pocisnąć. Niestety Montez się gdzieś tam szykuje. No przerwał mi signature move'a, no co za typ. I znowu chce mi przerwać. Panie Montez. Weź pan się naprawdę tutaj. Panowie, walczcie między sobą, bo ja tutaj mam zadanie do wykonania, to jest... No i skontrował mi signature move'a, nie wierzę. Nie wierzę. O nie. Tak to nie będzie. Tak to być nie może. O kurde. Ale wyrwałem. No. Jeszcze by tego brakowało, żeby mi typ klepnął tam. No panie. O nie. Kolejny. Kolejny. Jest kontrola. Tylko żebyś nie był stunt. Nie jest stunt. Jakie mam wykonać finishera temu typowi? No to nie będzie takie proste. Jeszcze trzeba trafić. Dobra. No i kontra. Oczywiście, że tak. Czemu mu ziomek mi nie pomaga teraz? Czemu tego nie przerwał? Czemu tego nie przerwałeś, gościu? Za duży chaos. Totalny chaos jest w tej walce. Jeszcze gruby, jeszcze ten tutaj driblas. No nie, no przecież to są jakieś jaja. O, shit. Nadziałem się na Spinebustera. Dobra, w ostatniej chwili. Chyba, no jeszcze mi to skontrowałem. No przecież to jest absurdalne. Muszę atakować kogokolwiek, żeby finishera po prostu nabić i tego finishera sprzedać tamtemu. Dobra. Uwaga. Jest próba pinu. Co za omos.
Nie. O właśnie. O właśnie. Aha. I koniec. Obronili. No nie poszło nam ewidentnie, niestety. Niestety nie poszło nam i to ewidentnie. Co za ekipa. To nie miało tak wyglądać. To zdecydowanie nie miało tak wyglądać. No będą rozmowy tutaj z Randallem chyba. Będzie niepocieszony. Aj, bo takie starcia triple tag to nie dla nas. Jeszcze nie było doświadczenia tak teamowego, także spokojnie, nie? Chociaż z drugiej strony można zaraz, zamiast, wiecie, zwykłego tak teamu, może być jakiś wargame zaraz albo coś innego, więc... Uła! A tam MVP, to tam coś możesz gadać, gościu. No, niestety, tutaj ekipa dała radę. No, będzie rozmowa. Poważna. Obviously things didn't go as planned out there. What's next? How are we going to regroup? You're not going to regroup. We are. What do you mean? You had your shot and you lost. Now we're going after the tag titles. You're overreacting. It was one match. I mean, what does it say about your eye for talent if you're already having doubts about me? And besides, Gabe lost too. Gabe didn't get pinned. You did. Aww. Look, give me okay. another chance. I'll prove myself by doing something really impressive. Like what? I'll beat the Street Profits next week all by myself. Who knows? Could even earn us a title rematch. Sure. Okay. Super. Super, właśnie się władowałem w handicapa. Świetny plan. No dobra, spróbujmy. O mój Boże. Mam nadzieję tylko, że to nie będzie tornado, bo jeżeli to będzie tornado, to będzie tragedia. Ale w zwykłym handicapie może to się udać jeszcze. Na pewno łatwo nie będzie, ale może to się udać. Na poziomie legend. Ach. Będzie bardzo trudno. Ale jest to do zrobienia. Kluczem do sukcesu jest po prostu zbicie jednego typa. Myślę, że bardziej Monteza bym tutaj wolał stłuc. No dobra. Z kim zacznę? Właśnie z Montezem. No świetnie zacząłem. Świetnie. Dobra, panie Montez. Nie ma żartów. Trafiony elegancko. Tylko, że on już kontruje. A to mi się średnio podoba. Ale my też kontrujemy, okej. Okay. Jak będzie kontra za kontrę, to jeszcze jakoś możemy z tego wyjść. Chyba. No. Kolano. Oczywiście. Kolejne. Znana akcja. To jest brutalne tutaj. Dawaj. Dojeżdżamy cały czas. No i teraz skontrował. Gość wylądował na schodach i skontrował w taki sobie łatwy sposób. No to też jest denerwujące. Jeszcze raz. O! Teraz weszło. Jest uczony. Dobra. Myślę, że możemy wrócić do ringu. Tutaj gość jest stunned.
To tak to nie miało... Nie w tę stronę, nie w tę stronę, słuchaj. O, prędzej w tę, prędzej w tę. Oto to. Oto to. No nie możemy mu pozwolić na zmianę. Jest dobrze bity bardzo. Nie skontruje tego. No panie. No nie mów, że mi signature move'a skontrowałeś. No nie, to jest coś potwornego, no. Potwornego. Kurde, tego też nie mogłem. Też nie mogłem tego przerwać niestety. O, to już tutaj udało się uniknąć tego. Shit. On chce zmiany, ewidentnie. Ale nie ma. Nie ma zmiany, stary. Nie ma zmiany. A, tego się bałem właśnie, że... Też za późno. Z tym trójkątem. No gościu, no. Dobra. To siądzie też. No i jazda. Musi być koniec. 1, 2. I jest 3. No i co, panie Randall? Czekam na jego reakcję. Bo dzięki temu faktycznie powinien być kolejny title shot. Już taki bezpośredni z Evolution. Nie jakieś hard biznesy tam gdzieś w tle i tak dalej, tylko tutaj bezpośrednio, normalnie. Powinien być title match. Nie wiem w jakiej stypulacji, ale no w jakiejś na pewno. Coś tam by wymyślili pewnie, więc to spokojnie. Dobrze. Evolution has been granted the tag team. No i witam, no i co? Mogę sobie gadać swoje. Aha, tutaj nie ma, no dobra. 86 overola, no to już spoko. Cały czas poziom legend, także. Not bad, huh? Told you I'd show you I was worthy of a rematch. I was impressed, but I'm sticking with the original plan. Wow. Me and Gabe are taking the tag title rematch. Why do you think WWE even gave us the rematch to begin with? It was because they just saw me beat the champions all by myself. Is that what you think? I actually went to management and got us the rematch, and you could have blown it by going out there on your own and losing. Yeah, well, I didn't. Look, you already had the Intercontinental Championship. Focus on that. And after Gabe and I take care of business, we'll all have titles. Everyone wins. Gabe, you've been quiet. Don't you think it should be me and you going after the tag titles? I actually think Randy's right. It makes more sense for us to take the match. Co za gość. Exactly. Co za gość. For Evolution to succeed, we all need to be on the same. Understood? Fine. Understood. I'll trust the process. Now you're talking. No nie wiem, co o tym myśleć. Oni jeszcze mistrzostwa nie zdobyli. Zobaczymy, czy zdobędą w kolejnym odcinku. Także suby, łapy. I jutro się widzimy. Elo.